Adam Balski po zwycięskiej walce na gali Knockout Boxing Night 26 w Nowym Sączu. Adam, gratulacje. Od razu pytamy o deklarację czy tam sugestie w wywiadzie dla Telewizji Polskiej. Odnośnie tego, czy to może być twoja ostatnia walka faktycznie? Nie będę tu nic rozmawiał, wiecie jak to emocja. Walka, wygrałem, cieszę się, tak jak mówię, dziękuję tutaj promotorowi, że mogłem zaboksować. Czasami siła wyższa w życiu, ale nie będę tutaj rozmawiał. Może muszę odpocząć po prostu. Nie wiem, no mówię. Dziękuję, że zwyciężyłem, ale nic dalej nie będę mówił. Ale skąd takie przemyślenia? Nie jesteś zadowolony z dzisiejszej walki, czy coś innego na to ma wpływ? A ciągniecie mnie za język. Nie, naprawdę, nie chcę nic mówić, tutaj powiedziałem. Usiądę, jeszcze porozmawiam. Tak jak mówię, wracam do domu, na tą chwilę na salę nie idę. Odpocznę trochę dłużej. Pozbieram myśli, poukładam sobie pewne rzeczy, ale cieszę się, nie ma co narzekać. Życie jest piękne i co, trenowałem. Formą nie błyszczałem, to mogę powiedzieć, bo gdzieś tam z tyłu głowy miałem, nie chciałem przyspieszać, bo wiedziałem, że te 8 rund mogą mnie gdzieś tam po prostu przydusić. No co, wygrałem. Mogę dziękować sobie. I tyle. Okay. Zadowolony jesteś z tego, co dzisiaj pokazałeś? Bo zwykle oglądaliśmy szalonego Adama Balskiego, dzisiaj bardzo poukładanego. Wiecie co, pewno spokojnie podchodziłem do tej walki, ale tak jak mówię, ta waga gdzieś z tyłu głowy mi siedziała. Czasami wiecie jak to, kurde, można nie mieć kondycji, a wyjść i dobrze boksować. Trzeba pewne rzeczy sobie poukładać w głowie. A ja może, nie wiem, za dużo myślę, za dużo gdzieś tam mam pewnych rzeczy na głowie i nie mogę się skupić, ale dzisiaj mówię, że muszę dać na maksa. Skupienie i przez całe 8 rund do ostatniej sekundy starałem się być skupiony, no wyszło, wygrałem i cieszę się. No, fajnie byłoby cię w ringu jeszcze parę razy zobaczyć, nawet dzisiaj po walce twój rywal wspominał twoją wojnę z Alenem Babiczem. Ale to swoje zdrowie, tak? Twoje decyzje. Tak jest, moje zdrowie, ale to nie zdrowie chodzi, w życiu też tracimy zdrowie, czy to w pracy, czy na ulicy. Więc co, dziękuję wszystkim, pozdrawiam, do widzenia. Dzięki. Dzięki.